Ataki DDoS, to z angielskiego Distributed Denial of Service, to ataki, które mają na celu spowolnienie lub całkowite zatrzymanie działania jakiejś usługi online. To może być sklep internetowy, to może być strona jakiejś ważnej organizacji państwowej, tym podobne zasoby. Odbywa się to w ten sposób, że cyberprzestępcy wykorzystują mnóstwo zainfekowanych komputerów, które łączą w sieci. Te sieci nazywa się botnetami. I z tych sieci wysyłane jest mnóstwo żądań do atakowanej strony czy innego serwisu online, przez co po prostu ten serwis nie jest w stanie obsłużyć tych żądań i ulega zatrzymaniu. Cyberprzestępcy stworzyli swego rodzaju szarą strefę, taki cyberprzestępczy rynek, gdzie oferują tego typu ataki i stąd bierze się ta popularność ich. To nie z tego, że one są łatwe w realizacji, ponieważ są trudne w realizacji, natomiast powstały serwisy, w których tak naprawdę każdy może sobie taki atak wykupić, jeśli chce kogoś zaatakować w ten sposób. To straszne, natomiast niestety coraz częstsze. Może to być atak na konkurencję, może to być atak celem wyłudzenia pieniędzy, natomiast faktycznie można wejść na stronę, zarejestrować się, sprecyzować, jaki atak chcemy przeprowadzić, jak intensywny, jak długo on ma trwać i na kogo. Na koniec oczywiście zapłacić. Niektórzy cyberprzestępcy oferują nawet programy lojalnościowe, gdzie możemy dostawać jakieś bonusy czy zniżki na kolejne ataki. Na koniec oczywiście dostaniemy raport, w którym przedstawią nam cyberprzestępcy szczegóły tego ataku i straty, jakie wywołał u ofiary. Jeśli chodzi o ceny, one się wahają w zależności od stopnia skomplikowania ataku, od czasu trwania i od samej ofiary, ponieważ jeżeli strona jest niezabezpieczona, to atak będzie łatwiejszy, więc tańszy, natomiast przy należytej ochronie będzie to bardziej skomplikowane działanie. Natomiast uśredniając te różne parametry, te ceny wynoszą od $5 za atak, który trwa około 300 sekund, do $400 za atak, który trwa 24 godziny. Jeżeli dokonamy takiej aproksymacji uśrednienia, to wychodzi nam, że taki atak, wynajęcie takiego ataku kosztuje około $25 na godzinę. Natomiast jeśli chodzi o koszty, które ponoszą cyberprzestępcy, aby ten atak przeprowadzić, to tutaj sprawa wygląda tak, że jest to około $7 na godzinę, więc widać, że zarabiają cyberprzestępcy niemal na czysto około $18 na godzinę, a te zyski mogą znacznie wzrosnąć, ponieważ często tym atakom towarzyszy szantaż, a więc informacja, że aby atak został zatrzymany, należy zapłacić określony okup. I niestety wiele firm decyduje się na płacenie tego okupu. Tutaj bardzo ważną kwestią jest to, abyśmy sami mieli świadomość i dbali o to, żeby nasze komputery były bezpieczne, ponieważ te ataki DDoS nie są przeprowadzane z jakichś serwerowni, które utrzymują cyberprzestępcy na własny użytek. To są komputery zwykłych użytkowników, takich jak my wszyscy, które wcześniej są infekowane, następnie spinane w taką sieć i w ten sposób te ataki są realizowane. Korzystając z ogromnej liczby tych komputerów, atakujący są w stanie wywołać ogromne obciążenie na zasobach ofiary. Zatem dbajmy o aktualność systemów, aplikacji, które mamy w komputerach i o należytą ochronę.